Witam was serdecznie, moi drodzy obserwatorzy. Oto kolejny odcinek Polski od oceanu do oceanu. Znajdujemy się w bardzo dziwnej sytuacji. Próbujemy tutaj walczyć z Związkiem Radzieckim, który przeważa nad nami liczebnie trzykrotnie. Udało nam się niemalże już ukończyć naszą kontrofensywę, ponieważ Związek Radziecki zdołał się przebić tutaj na terytorium byłej Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ale my wykonaliśmy manewr oskrzydlający. Odcięliśmy przeciwnika od portów i od możliwości uzyskiwania tutaj uzupełnień dla swoich jednostek. I tym samym okrążyliśmy około 60-70 dywizji, które teraz właśnie kończymy tutaj unicestwiać. Dalej sytuacja na innych frontach wygląda odrobinkę mniej wesoło. Widzę, że tutaj mamy okazję okrążyć 3 dywizje, wykorzystajmy ją. Na północy niestety Estonia skapitulowała. Na samym początku wojny nie byliśmy w stanie obronić tutaj skutecznie tej granicy. Dalej, Ruscy wbili się w głąb terytorium Polski. Będziemy zmuszeni odepchnąć ich, ale najpierw chcemy spróbować połączyć nasze siły z wojskami irańskimi, które są okrążone i które powoli zaczynają przegrywać to starcie. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby Iran upadł. Niestety AI jest na tyle inteligentny, że zostawia swoją stolicę bez obrony, czyli najprawdopodobniej Iran upadnie w przeciągu kilku tygodni, najdłużej miesięcy, i najprawdopodobniej nie wystarczy nam czasu, aby tam dotrzeć z odsieczą. Ale będziemy próbować. Gdy tylko ukończymy tutaj operację czyszczenia tych ostatnich dywizji, które widzę, że ostatkiem sił próbują się przedrzeć. Nie mam zielonego pojęcia, skąd oni mają zapasy na to, aby się poruszać. Jeżeli dobrze rozumiem mechanikę gry, to dywizje pozbawione zapasów nie mogą się poruszać, jak widzicie tutaj. Możecie mi wyjaśnić, dlaczego atakujecie? A, to nasi ochotnicy z Rzeszy atakują niepotrzebnie. Okrążymy 2 dywizje, jak widać tylko. Mamy już problem, jeżeli chodzi o dostępność zasobów ludzkich, więc dlatego nie wydaje siły politycznej, będziemy musieli najprawdopodobniej prowadzić obowiązkową służbę wojskową. Co zaboli naszą ekonomię dość znacząco, ale nie będziemy mieli niestety wyjścia najprawdopodobniej. Czyli teraz chcemy okrążyć przeciwnika i go wreszcie wyeliminować. Udało nam się załatać nasze problemy, jeżeli chodzi o... Już nie. Jeżeli chodzi o wyposażenie piechoty, jak widzicie, uzupełnienia armii to tylko 2000 sztuk broni. A więc brakuje nam jedynie 2000 sztuk broni dla wszystkich naszych 100, powiedzmy, 120 dywizji. Tym samym powinniśmy być w stanie dość skutecznie walczyć na całej linii frontu. Oczywiście wygląda to tak, że większość naszych jednostek posiada głównie przestarzałe uzbrojenie. Najnowsze uzbrojenie niestety trafia na linię frontu i natychmiast praktycznie jest zużywane. Ponieważ to właśnie dywizje, które otrzymują je, są naszą główną siłą ofensywną. Dobra, wyeliminujmy
te oddziały, które tutaj jeszcze się kryją. Przejmijmy wszystkie obszary, które zostały nam od nas zabrane wcześniej. I rozpocznijmy ofensywę. Jak widzicie, przeciwnik nie posiada praktycznie oddziałów, które mogłyby nam się przeciwstawić. A więc skupił swoje siły na północy, a więc my na południu użyjemy wszystkich naszych zasobów i zaatakujemy wszystkimi naszymi siłami. Gdy tylko domkniemy kwestię tej kontrofensywy, natychmiast zajmiemy się zdecydowanym, miażdżącym uderzeniem tutaj na te oddziały walczące w Iranie. Najprawdopodobniej nie zdołamy już ocalić Iranu przed kapitulacją, ale istnieje całkiem spora szansa na to, że uda nam się okrążyć i tak te siły na tym tutaj obszarze i zmiażdżyć jeszcze jakieś grupy tutaj, jakieś odizolowane grupki naszych oponentów. Dobra. Wszystkie jednostki dołączają się do tego ataku. I zachęcam was do postępowania w normalnym tempie. Jeszcze ostatnie rzeczy, które ręcznie te jednostki mają zrobić, to wyczyszczenie tych obszarów z resztek tutaj oponentów, którzy się zdecydowali na próbę przebicia w głąb naszego kraju. A więc historia wygląda bardzo dziwnie. Niemcy nie zażądali od nas Gdańska. Dalej, Niemcy nie przyłączyli się do wojny. Państwo włoskie zaraz samo tutaj upadnie pod naporem Francji. Oczywiście tak tylko wygląda. W rzeczywistości są tu wojska amerykańskie, włoskie, angielskie. Niewątpliwie są też wojska z Kanady, z Austrii i z, jeszcze z Cesarstwa Indyjskiego. A więc Włochy walczą z aliantami samotnie. Nikogo to nie interesuje. Cała sytuacja wygląda doprawdy dziwacznie, żeby nie powiedzieć, że idiotycznie. Ale my przynajmniej teraz będziemy realizować nasz optymalny plan ataku na część południową i miejmy nadzieję, że zdążymy z odsieczą przybyć wystarczająco prędko, aby Iran nie skapitulował. Połączymy nasze siły i postaramy się przejąć tutaj całą resztę. Widzę, że przeciwnik wycofuje się z granicy naszej północnej, a więc postarajmy się rozpocząć ofensywę. Wygląda na to, jakby ZSRR nie wiedziało za bardzo, co robi.
Oni nadal powinni posiadać przeszło dwóch. No nie, tym razem już nie dwukrotną. Powiedzmy półtora raza więcej dywizji niż my posiadamy, ale zachowują się tak, jakby tych dywizji mieli mniej. My wszędzie na chwilę obecną na froncie mamy nad nimi przewagę. Z wyłączeniem tego cypelka, gdzie to wbili się w głąb terytorium naszego. Ale i tutaj powoli zaczynamy odzyskiwać naszą przewagę. Wygląda na to, że skorygujemy tutaj nasz front, przesuniemy go w taki sposób, aby nasza armia obronna odciążyła od wing naszą armię ofensywną, aby tak owa mogła właśnie skupić się na jak najszybszym wsparciu naszego sojusznika samotnie na Bliskim Wschodzie walczącego z Sowietami. A więc przebijamy się, kontratakujemy i staramy tutaj. Jasne, wysyłaj ochotników. Staramy się tutaj wyegzekwować naszą strategię. Dobra, zaprzestańcie tego ataku. Dajcie sobie spokój z tym atakiem. Pozwólmy im atakować. Niech stracą organizację. I teraz próbujemy okrążyć kolejne oddziały radzieckie. Jak widzicie, atakujemy na tym obszarze. Mamy niesamowitą przewagę inicjatywy. Przeciwnik jest zdezorganizowany, osłabiony. I to my mamy przewagę liczebną po raz pierwszy od samego początku wojny. A więc musimy to wykorzystać do maksimum. Spróbujmy tutaj odciąć tę dywizję, przejąć Sewastopol i czym prędzej tutaj ruszyć, aby sflankować wrogie dywizje okrążające Iran. Jeżeli uda nam się wybić dywizję tutaj na północy, Iran powinien być w stanie sobie poradzić z wschodem. Zobaczmy, czego nam brakuje. Brakuje nam stali, tak jak zawsze nam tutaj stali brakuje. A więc ta wojna była odrobinkę bardziej emocjonująca niż być powinna, przyznam wam szczerze. Walczymy właściwie sami przeciwko całej armii Związku Radzieckiego. Jedyne co otrzymaliśmy to jakieś 20-30 dywizji właśnie w sumie z Rzeszy, z Litwy i z Łotwy. Więc doprawdy tyle, co nic właściwie. Szczególnie, że te dywizje, może z wyłączeniem dywizji niemieckich, są fatalnie zaprojektowane. Sądzę, że będziemy mieli już wystarczający zapas tutaj wszystkiego, aby zacząć produkcję czołgów w końcu. Nie mamy naturalnie
niczego w nadmiarze. Jak widzicie, wszystkiego nam brakuje, wszystkiego, co realnie używamy. Ale powolutku zaczynamy tutaj nadrabiać te straty. I kontynuujemy tutaj naszą ofensywę. Cały czas irytuje mnie to, że jednostki same nie ruszą się, aby zająć pustych obszarów. Stoi, ma rozkaz atakowania wzdłuż linii frontu i nie jest w stanie zająć pustego obszaru, który zwyczajnie tylko na to czeka. I nie ma możliwości, aby przeciwnik nas powstrzymał w trakcie takiego manewru. No ale niestety nasza asysta tutaj ze strony komputera jest cały czas problematyczna. Okej, zajęliśmy Sewastopol. Fantastycznie. Rzym upadł. A więc... to prawda. Cały czas nie rozumiem, nie jestem w stanie zrozumieć tej sytuacji. Rzesza nie dołącza się do wojny przeciwko... Nie dołącza się do wojny, którą Mussolini wywołał. Mussolini sam walczy przeciwko wszystkim aliantom, a Rzesza jest zadowolona z siedzenia na tyłku i wysyłania nam tutaj ochotników, abyśmy walczyli tutaj z ludową rewolucją u jej źródła. Okrążyliśmy kolejne grupy przeciwników. Będziemy próbować teraz ostatecznie domknąć to okrążenie. Jak widzicie, Sowieci zaczynają mieć bardzo poważne problemy z wyposażeniem. Mają jeszcze całkiem sporo dywizji, bo nie wybiliśmy ich znów aż tyle, ale nie są w stanie wyposażyć wszystkich swoich żołnierzy. Tutaj wygląda to odrobinę lepiej. Szczerze mówiąc, my też nie jesteśmy w stanie wyposażyć wszystkich naszych żołnierzy, ale to jest szczegół. Dobra, spróbujmy przejść tutaj i zająć ten port. I obronić ten port. Jeżeli się uda. Super. Okej, a teraz ktoś mi wyjaśni, dlaczego oni się przemieszczają na granicy, jeżeli mają prostą, otwartą drogę. Nikt tutaj nie stoi na przeszkodzie, żeby przejąć kolejne obszary. Naprawdę nie rozumiem tej gry zazwyczaj, że tak to ujmę. Niemalże każda decyzja, jaką tutaj komputer za mnie podejmie, jest decyzją błędną. Z różnych jakichś względów, ale jest to ta jedna stała. Każda decyzja jest decyzją błędną. O, w końcu udało nam się... na samym początku wojny ta jednostka została okrążona i pozbawiona wsparcia. Teraz udało nam się odzyskać do niej dostęp i zaczyna ona pracować nad tym, aby wrócić tutaj do żywych, funkcjonujących, skutecznych jednostek bojowych. O, widzę, że kilka ładnych dywizji tutaj przeciwnik wreszcie zebrał. A nasze siły, jak to zwykły czynić, atakują poprzez rzekę. Czyli przeciwnik zdołał zebrać około 30 dywizji
celem obrony swojej południowej granicy. Teheran się trzyma. Zobaczmy, co u Niemców. Zażądaj kraju sudeckiego. Moi drodzy, wyjaśnia się sytuacja, o co tutaj chodzi z Niemcami. Zapomniałem o tym. Faktycznie, jeżeli ktoś przejmie Czechosłowację, zanim Niemcy zażądają tego w tym swoim celu narodowym, Niemcy niestety od tej pory się bugują, przestają normalnie funkcjonować i stąd cały ten efekt. A więc niestety nasza rozgrywka w całości została tutaj storpedowana przez błąd w grze. Niemcy zostali z tej gry realnie wyłączeni, nie robią nic. Nie zażądali właśnie nawet Gdańska od nas. Niestety nic na to nie jestem w stanie poradzić. Nic na to nie jestem w stanie poradzić. Niemcy, miejmy nadzieję, że sami się naprawią prędzej niż później. Ponieważ mimo wszystko po tak tutaj epicko nieskutecznej wojnie, jaką prowadziłem, fajnie by było właśnie zwyciężyć nad Związkiem Radzieckim i kontynuować tę rozgrywkę i ukończyć nasze założenie, czyli Polska od oceanu do oceanu, czyli zaatakowalibyśmy właśnie Rzeszę. Tylko Rzesza... Walczylibyśmy przez to z całą potęgą Rzeszy, bo Rzesza nie zmarnowała ani jednego żołnierza, ani jednego pocisku przeciwko nikomu. I przez te wszystkie lata bez wątpienia szaleńczo rozbudowywała swoją potęgę wojskową. Jak widzicie, nasz oponent jest całkowicie zdezorganizowany. Nasz atak jest na tyle tutaj skuteczny i niespodziewany, że nie ma on zielonego pojęcia, co w tej sytuacji począć. Przekażmy troszeczkę jednostek na ten nasz front. Spróbujmy tutaj zaatakować od drugiej strony, albo nawet spróbujmy szybciej, zwyczajnie przedrzeć się i zabezpieczyć Iren. Wygląda na to, że możemy sobie pozwolić na modyfikację naszego planu ofensywnego. Atakujmy dużo, dużo głębiej. I usuńmy tutaj ten plan, który pozostał, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu. Spróbujmy kontynuować naszą ofensywę. A więc cały czas straty utrzymują się mniej więcej w stosunku 1 do 4, czyli Rosja straciła już 2 miliony żołnierzy, my zaś 440 tysięcy. Kontynuujmy naszą ofensywę, nie dajmy ani chwili wytchnienia naszym oponentom. I hajmy.
ruszajmy na całej długości tutaj frontu. Zmuśmy przeciwnika, aby wysłał część jednostek z tego frontu, albo część jednostek z frontu irańskiego na ten kolejny tutaj front krymski. Zaczynamy wygrywać na każdym w każdej bitwie, na każdym kroku. I zaczynamy produkować również czołgi. Na razie ledwie 2 miesięcznie. Zobaczymy, jak to się dalej rozłoży i ułoży. A więc pchamy na całej linii naszego frontu. Uderzamy bez wytchnienia, nie dając wytchnienia naszemu oponentu. Mamy zapewniony praktycznie cały ekwipunek, jakiego potrzebujemy, z wyłączeniem samochodów. Cała reszta ekwipunku, jak widzicie, jeżeli mamy tutaj minus, ten minus mówi nam o tym, że to nowe jednostki nie posiadają jeszcze tego, czego tutaj chcielibyśmy mieć, ale jednocześnie wszystkie jednostki, które mamy już na linii, są w pełni wyposażone. Zajmijcie kijów, jeżeli łaska. Chińska Republika Ludowa kapituluje, czyli Japonia pochłania właśnie państwo chińskie. Niedługo ta wojna się zakończy. Japonia dołączyła do osi również, czyli być może mimo wszystko istnieje jakiś cień szansy na to, że Niemcy się otrząsną i dołączą do tej wojny. Ponieważ gdy tylko Japonia pochłonie Chiny, zaatakuje ona również kraje, które dołączą się do aliantów. O, widzę, że olbrzymich ilości stali nam brakuje i zaczyna nam brakować również chromium. Zacznijmy więc importować chromium. Ponieważ chromium jest tym, co potrzebujemy do produkcji ciężkich czołgów. I teraz przed rekrutacją ważniejsza jest modernizacja. Fantastycznie. To oznacza, że najpierw te priorytety, które tutaj widzicie, oznaczają, że najpierw uzbrojenie trafia do jednostek, które nie posiadają tego uzbrojenia. Następnie lepsze uzbrojenie zastępuje uzbrojenie gorsze, a na końcu to najgorsze uzbrojenie, które mamy, które wraca do rezerw, zostaje przekazane naszym jednostkom, które dopiero się szkolą. I one nie potrzebują tego najnowszego uzbrojenia, one muszą nauczyć się manewrować, one muszą nauczyć się współpracować ze sobą, etc., etc. Więc nie będziemy marnować na jednostki szkoleniowe naszego tutaj najlepszego uzbrojenia. Nie miałoby to żadnego sensu. Okej, pchajcie mniej więcej tutaj i lećcie. Doślę jeszcze kilka jednostek tutaj. Linia montażowa została opracowana, dzięki temu zaczniemy jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej produkować nasze wyposażenie. Możemy już produkować ze 100% efektywnością naszych fabryk. Co oznacza, że niebawem wszystkie nasze problemy związane z brakiem
związane z brakiem wyposażenia będą absolutną przeszłością, szczególnie uwzględniając to, jak skutecznie tutaj nacieramy. Jestem ciekaw, czy tutaj Stalin zdecyduje się na atak na Finlandię zgodnie z prawdą historyczną. Jeżeli tak, to oni dołączą do naszej frakcji. Dobrze, więc atakujemy na całym froncie, praktycznie na całym froncie tę bitwę wygrywamy, chyba że nasze oddziały próbują atakować przez rzekę. Wówczas o dziwo okazuje się, że taka bitwa jest problematyczna. Tak, to przyznacie, że jest bardzo dziwne, prawda, że atakowanie przez rzekę sprawia nam problemy. A więc, moi drodzy, kolejny odcinek dobiega końcowi. Polska zaczyna pochłaniać w coraz większe obszary Związku Radzieckiego. Dzięki naszej kontrofensywie na Rumunii i Bułgarii byliśmy w stanie obrócić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Pomimo tutaj wielu błędów na poziomie strategicznym i taktycznym z mojej strony, udało nam się jakoś tą sytuację naprawić i miejmy nadzieję, niebawem będziemy w stanie zacząć domykać tą wojnę. Oczywiście kwestia kapitulacji Związku Radzieckiego jest raczej problematyczna ze względu na wysoką jedność narodową i olbrzymie terytorium. Tak więc nie spodziewajcie się, że to nastąpi jakoś wybitnie szybko, ale wygląda na to, że raczej to koniec końców nastąpi. No chyba że Iran tutaj znów zostawia swoją stolicę bez ochrony, więc jeżeli wkroczą do stolicy, Iran skapituluje. I tym samym, tuż na moment przed moją odsieczą, Związek Radziecki będzie w stanie przerzucić te wszystkie dywizje z powrotem na główny front. Cóż, miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Zobaczymy jednakże, jak to wyjdzie w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!